witam serdecznie. Chciałbym na zakończenie mojej przygody, pięcioletniej przygody po powrocie ze Steaua Bukareszt, podziękować wszystkim serdecznie za ten okres w Koronie Kielce. Przede wszystkim trenerom, z którymi miałem okazję grać, piłkarzom, wszystkim pracownikom w klubie bez wyjątku za miłą współpracę i oczywiście sympatykom Korony Kielce za wsparcie, za to, że w tych ciężkich momentach byli z nami, za tą sytuację, o której będę pamiętał do końca życia. A więc, że skandowali imię i nazwisko mojego syna zaraz po narodzinach, tego nigdy nie zapomnę. A więc trzymajcie się, trzymam za Was kciuki i oby Korona zawsze gra w Ekstraklasie. Pozdrawiam wszystkich. Paweł Golański, były już piłkarz Korony Kielce. Nie wiem, czy w ostatniej rozmowie z Korona TV to zobaczymy. Spakowany już? No właśnie spakowany. Dzisiaj od rana pakowanie samochodu. Dużo rzeczy przez te 5 lat się uzbierało w Kielcach i tak naprawdę jeszcze 2-3 kursy będzie trzeba odbyć, ale to już nie ja, osoby, które mi będą pomagały, no bo jak powiedziałem, no 5 lat spędzone w klubie, to jednak trochę rzeczy się tutaj nazwoziło. Cofnijmy się troszeczkę, miałeś 22 lata, łączy nas jedno, bo debiutowaliśmy w tym samym meczu 27 lipca. Pamiętasz to spotkanie na Szczepaniaka w 2005 roku? Tak, z Krakowią 0-0. Pamiętam pierwszy mecz, czy na innej pozycji, na środku obrony, za trenera Wieczorka, więc takich meczów się nie zapomina, no bo to debiut w Ekstraklasie, a więc dla mnie szczególny mecz. Jeszcze na starym stadionie, więc tym bardziej te wspomnienia gdzieś tam wracają, bo miałem okazję tam zagrać bodajże 4 spotkania na tym stadionie na Szczepaniaka i później wszystko szybko się rozwinęło i miałem już okazję grać na najnowszym w tamtym czasie stadionie w Polsce. Jak tak spojrzysz pamięcią wstecz, taki najlepszy, nie wiem, najfajniejszy, najciekawszy może mecz w Twojej przygodzie z Koroną Kielce? Myślisz, że to może być finał Pucharu Polski, ten przegrany? Znaczy, ja akurat źle wspominam to spotkanie, bo nie wygraliśmy, a tak naprawdę przed tym meczem wszyscy wierzyliśmy, że tak się stanie. Wszystko tak się pokomplikowało, czerwona kartka bodajże dla Zganiego w tamtym meczu, jakieś 2 strzały Grodziska i przegraliśmy to spotkanie. Takich meczów było dużo. Dla mnie takim szczególnym meczem było przegrane co prawda spotkanie z Jagiellonią Białystok tutaj na naszym stadionie. To było jeden dzień po narodzinach mojego syna, gdzie kibice z Młyna skandowali jego imię i nazwiska, więc są tutaj naprawdę duże słowa uznania i wielki szacunek. Ja tego nie zapomnę do końca życia, bo to był dla mnie najważniejszy moment życia. A w czasie Twojej przygody, w czasie Twojej gry w Koronie Kielce no, miały miejsce też takie sytuacje, które pewnie będziesz pamiętał długo. Mówię tutaj o meczach w reprezentacji, tak? Bo grając tutaj, no występowałeś wtedy w tym meczu, z pamiętnym meczu z Portugalią, tak? Speaker mówił później, że Ronaldo może czyścić ci buty. Ostatnio mi mówił, pytał się o ciebie, także pamięta to dobrze. Ty jak to pamiętasz? No nie, no wiadomo, że dzięki Koronie też trafiłem do reprezentacji, a więc taka poważna przygoda z piłką się zaczęła tutaj w Kielcach, bo tak naprawdę wcześniej występowałem w Łódzkim Klubie Sportowym w pierwszej lidze. Później przyszedł czas na Ekstraklasę i na reprezentację, więc wspomnienia bardzo fajne, a co do tego meczu, no to taki mecz, który zostaje na całe życie, więc Twoje słowa o tym, że Cristiano Ronaldo może czyścić mi buty, ciągną się za mną naprawdę przez wiele lat i myślę, że to będą takie słowa, do których będę często wracał z uśmiechem na twarzy. No to są takie momenty w życiu, że się ich nie zapomina, bo tak naprawdę każdy piłkarz gra po to, żeby odnosić jakieś sukcesy i grać w takich właśnie meczach o dużą stawkę i się zmierzyć, mieć okazję się zmierzyć z najlepszymi piłkarzami. Czy Târgu Mureș to ostatni zespół w karierze Pawła Golańskiego, czy jeszcze kibice w Polsce w Kielcach czy w Łodzi mogą liczyć na to, że tutaj wrócisz? No, wszystko okaże się, jak to będzie wyglądało z zdrowiem, jak tam Pan Bóg będzie chciał, ile jeszcze lat będę grał w piłkę. Na pewno nie jestem wypalonym piłkarzem, mam 32 lata, teraz duży awans sportowy,
drużyna Stargu Mureș, wicemistrz Rumunii, jest szansa powrócić na te salony piłkarskie do Ligi Europy, a więc zrobię wszystko, żeby grać jak najdłużej w piłkę nożną i jeszcze może tutaj wrócę do Kielc na jakieś jeden, może dwa sezony, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Na pewno moim takim sportowym marzeniem jest to, żeby zakończyć swoją przygodę tam, gdzie zaczynałem, a więc w LKS-ie Łódź, ale życie pisze różne scenariusze i nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość. Najważniejsze jest teraźniejszość i przygotowanie się do następnego sezonu. A przeglądałeś pewnie kadrę twojego nowego klubu. No w Kielcach nie miałeś konkurencji na prawej obronie. Czy tam też trener widzi cię na prawej obronie, to po pierwsze, a po drugie, jak tam wygląda to personalnie? Czy masz szansę grać? No nie, no idę po to, żeby grać. Wiadomo, że będzie ostra rywalizacja, bo na każdej pozycji jest po dwóch zawodników równorzędnych i no to wszystko będzie zależało od tego, jak będę się prezentował w meczach kontrolnych i na treningach. Rywalizacja na pewno jest bardzo duża, tym bardziej, że wielu piłkarzy z tego sezonu tam zostało. Doszło 8 nowych, a więc no będzie się na treningach działo, iskry będą na pewno leciały, ale to akurat dla mnie osobiście jest dobra sytuacja. Ja lubię rywalizować i na treningach, i poza treningami tutaj. Wielokrotnie moi koledzy się przekonali, że na treningach tak naprawdę trzeba podchodzić do tego jak w meczu i tego się absolutnie nie obawiam, a na to pytanie, czy będę grał, czy nie, to ci odpowiem za powiedzmy już 2 tygodnie, bo 3 tygodnie startujemy. Pierwszy mecz Super Rumunii ze Steaua Bukareszt, a więc ciekawe spotkanie. Ale jesteś gotowy na to, żeby na tych treningach, o których mówisz, zęby mocniej zacisnąć, bo Dan Petrescu no, w Polsce długo nie wytrzymał. Chodzą różne pogłoski, dlaczego tutaj nie wytrzymał. Nie boisz się trenera? Nie, no nie, za stary jestem, żeby się bać. Nie, ale tak poważnie mówiąc, no tak, były jakieś tam głosy z Krakowa, że trener zbyt mocne treningi stosował dla piłkarzy. Wtedy były trochę inne czasy. Wisła Kraków była taką drużyną złożoną z polskich gwiazd, można powiedzieć, i czasami piłkarze gdzieś tam może mieli inne spojrzenie na to wszystko niż trener Petrescu. No, życie później zweryfikowało tak, że on zaczął odnosić sukcesy na innych boiskach, w innych ligach, a więc na pewno jest to bardzo dobry szkoleniowiec i mam nadzieję, że pod jego okiem ja też się rozwinę jeszcze piłkarsko i będę mógł się pokazać w Europie. Czego ci życzyć? Najważniejsze zdrowie. To tego życzymy. Dzięki Gole za wszystko.